Jak ktoś z scenów, jak mu to. Czy masz stosunek jakiś taki emocjonalny, uczuciowy do swoich piosenek? Czy tak wiesz, że są to twoje dzieci, patrzysz, jak one tam się pojawiają, czy nie pojawiają? No nie, więc dodaję, czy raczej jest to dla ciebie taka, taka kreacja, że coś masz w głowie, coś macie, jak zaczyna wam w głowie grać muzyka i po prostu puszczacie na świat? Czy inaczej, czy lubisz swoje piosenki? No, trudno, żeby nie lubić tego, co tam się zrobiło. Jest to taką chorobę, już mam za sobą, jak słuchanie w kółko swoich piosenek. Znaczy, kiedyś to było, po prostu to też w ramach tego, że tak powiem, po prostu takiego, nazwałbym to, no nie wiem, psychicznego onanizmu, no, w sensie tam się sobą nakręcałem, nie? Narcyz po prostu. To mam za sobą, nie? Natomiast no, T-Love powstał na bazie tutaj omawialiśmy z kolegą tematy punk rockowe. Nigdy nie miał muzyki punk czystej, ale co mnie w punku jakby zainteresowało, to nie Irokez, nie Skóra, nie napis No Future, tylko to, że przekaz autorski, po prostu sam kolor, czy dziewczyna pisze sobie własne piosenki, czyli drze się, czy wyśpiewuje o tym, co sam gdzieś tam czuje, myśli, dzieli się z kolegami, z koleżankami, nie na coś gwiazdy, tylko taki był punk z punk rocka. Do dziś mam taki stosunek, że fani są wielkim naszym skarbem, bo to fani nas wyciągnęli na ten poziom, znaczy nas nie było w radio i tak dalej, i tak dalej. Przez te lata patrzę na to wstecz, jak gramy piosenki, bo nagraliśmy na nim kilkanaście płyt i można grać piosenki sprzed 20 lat, które czasami słuchają ich ludzie, których nie było na świecie, jak one powstawały. To jest bardzo ciekawe, że niektóre te piosenki takie w ogóle prehistoryczne mają jeszcze znaczenie dla nich, pisane w ogóle gdzieś tam w PRL-u głębokim, w stanie wojennym czy coś. To jest budujące, że te piosenki, niektóre T-Love mają znaczenie dla ludzi, nie tylko rozrywkowe, że to jest jakiś przekaz, bo o to mi chodziło, dlatego zawsze, nie wiem, no, od punka doszedłem do Boba Dylana, do Boba Marleya, do ludzi, którzy nie byli gwiazdami estrady wyłącznie, nie chodzi mi o to, wiesz, że wjechał facet Rolls Royce'em do basenu, nie? Po prostu, czy, no, po prostu zaćpał się tam, znaczy, no, wiadomo, że wielu utalentowanych się zaćpało i super poetą był Morrison i po prostu i wielu innych, i Cobain i tak samo, ale generalnie to jest istotne, żeby coś od siebie powiedzieć. Ja poważnie to traktuję. Znaczy, to jest połączenie mojej miłości do tego, bo chciałem to robić i to się stało, co jest wielkim darem, jak tu kolega mówił mi, i że to się udało, bo zespołów jest wiele i utalentowanych ludzi, w tym na tamte czasy było równie dobrych, takich samych, albo dużo bardziej jak my, ale gdzieś poginęli, bo nie mieli tej upartości, wytrwałości, albo się zaćpali, albo się zapili, albo przestali grać. Po prostu, więc to nie mogę powiedzieć, że ja to mam tak gdzieś to wszystko i tak traktuję to. Ja to traktuję poważnie, ale mam dystans do tego. Nie tak poważnie, że rock and roll to jest wszystko i T-Love to jest wszystko. Jest to bardzo ważne, ale chyba rozumiesz, że ważniejszy jest mój syn i córka niż T-Love, nie? Natomiast i żona, na przykład i bliscy. Ale T-Love jest bardzo ważny, bo 27 lat w tym zespole jestem od początku i nie wiedziałem, że to w ogóle dotrze do takiego punktu, bo jak zaczynałem robić ten zespół, to facet w moim wieku był trupem mentalnym, jakiś facet 46 lat śpiewa na scenie, niech spada w ogóle, o czym on śpiewa, przecież jaki on ma związek z nastolatkami, nie? Po prostu w sensie, no i a doszło do tego, że tak długo to robię, więc połączenie jest pracy z pasją, ale nie tak, że wiesz, codziennie wieczorem dopieszczam swoje piosenki, siedzę przed lustereczkiem i mówię, ale coś, ale my napisaliśmy super rzeczy z moimi kolegami, bla, 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 nie? Natomiast jak się robi nową płytę, no to siedzi się w tej muzyce. Teraz robię swoją płytę solową z kolegą, z którym kiedyś grałem, no to siedzę w tej muzyce, słucham w samochodzie, bo to jest taki na etapie takiego poprawiania wszystkiego. Trzeba się tym trochę tak popodniecać. Znaczy, no po prostu to jest takie zdrowe podniecenie, bo no, siedzisz w tym głęboko, nie? W szczególe siedzisz. Natomiast
to bardziej na próbach mam, że jak zamykam oczy i tę starą piosenkę śpiewam na przykład na próbie, to widzę, co było wtedy. I jak byliśmy z chłopcami, facetami, co nas nurtowało wtedy w zespole, jak Polska wyglądała, co było za oknem, jaki to był czas. To jest ten przywilej, że jak dużo tych piosenek napisałeś, to możesz się cofnąć tak fajnie w czasie, że pomyślisz, a to było wtedy, kiedy coś tam. Także raczej z miłością, ale bez przesady, nie? Do tej swojej działki. To ostatnie, tak? Już to tam trzeba wymiana. Bo jest takie jedno pytanie, które szczególnie do mnie często wraca, jak właśnie słucham twoich tekstów, bo często śpiewasz o tym, że świat gdzieś tam jakby zmierza już do końca, gminie. I ja wiem, że to jest takie oczywiście bardzo niejednoznaczne, ale jaki jakby światopogląd jest ci bliższy? Czy on jednak gdzieś już zmierza do końca, czy jednak ciągle wierzysz w ten gnijący świat? Piosenka to była taka... Taka bardzo mądra nie jest. Znaczy... Jak teraz patrzę troszkę... Gdzieś tam ja mam taki w sobie taki... Mam taki w sobie pesymizm lekki. Znaczy jestem... Mam poczucie humoru i lubię się śmiać i z siebie też i tak dalej. Natomiast mam w sobie taki... jakiś element małego katastrofizmu, który czasami jest może przegięty. Bo po pierwsze to ja nie wiem, bo co ja mogę wiedzieć. Ta piosenka, no to taka jest, no, mówiąca o tym, że proste rzeczy są fajne, istotne. Ten cały blik trochę mniej. Natomiast ten tekst napisałem, on trochę dziwny jest. Właśnie tak. Czyli ja mam taki element w sobie takiego katastroficznego Zygmusia, nie? Znaczy, gdzieś mi to zostało z tych rzeczy, wiesz, no. Nie wiem, bo może ci wykonawcy, których lubię, też śpiewali o różnych rzeczach. I w piosenkach Dylana dużo takiego czegoś jest. Oczywiście Dylan to tylko dużo też z Biblii jest rzeczy. W moim przypadku nie tak dużo, bo naprawdę to Biblię dopiero poznaję, nie? Znaczy, myślę, że dużo smakowitych kąsków przede mną. Ale tak... Nie, raczej to wierzę, raczej to tak optymistycznie na świat patrzę. Znaczy wierzę w... No banalnie powiem, wierzę w człowieka, nie?